Witam wszystkich, tu Hikomiko, zapraszam Was na informacje o polskich płytach Pokémon, które zostały wydane w Polsce. Mamy tutaj przez firmę Koch Poland akurat, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Numery wydanych płyt w Polsce to tutaj mamy 552250, 4950. Płyty zostały wydane w następującej kolejności. Pokémon Gargachemol, czyli właściwie to To Be A Master, angielska wersja płyty. Jak może być angielska wersja płyty? Oryginalna wersja ścieżki dźwiękowej Pokémon, tam jest opening, Viridian City, To Be A Master, What Kind Of Pokémon Are You, My Best Friends, Everything Changes, The Time Has Come, Pokémon Dance Mix, Double Trouble, Together Forever, Misty Song, Pock It Up, and You Can Do It If You Really Try. Zostało wydane przez Koch Poland? Zostało. To była właśnie pierwsza płyta w Polsce, która się pojawiła na rynku w 1999 roku. Pokémon. Tak. Zawierał bonus jako Pokerap Music Video. Drugą płytą był Pokémon The First Movie. Ścieżka dźwiękowa z filmu. Pokémon The First Movie. Koch Poland. Jest. Te piosenki z tej płyty zostały użyte właśnie jako podkład muzyczny do filmu. Tutaj mamy takie w środku. YouTube powraca, piosenka, Pikachu Vacation, ktoś śpiewał i tak dalej, Pokémon Team. Ok. Druga płyta jest. Koch Poland. Trzecią płytą była pierwsza polska płyta. Jeśli chodzi o język, śpiewane piosenki na niej są nagrane po polsku. Oryginalna muzyka z serialu TV. Ta. Koch Poland. Główny temat Pokémon. Będę mistrzem. Viridian City. Sekrety Pokémon. Ty i ja. Wszystko się zmienia. Nadszedł czas. Pokémon Dance Mix. Zespół R. Na zawsze razem. Temat Misty. Pokra. Możesz wszystko. Koch Poland tutaj użył już nowszego swojego logo. W tej płycie. Płyta jest boska. Megauscom.pl to firma, która właśnie chyba te płyty produkowała. Koch Poland. Nie jestem pewny, czy akurat właśnie taka wersja płyty pojawiała się w Polsce, ale nie sądzę. Tak samo jak Pokémon World. To jest ta taka z Pikachu, tam jest piosenka ta. Chcesz zostać mistrzem Pokémon, tylko to jest po angielsku. So you want to be a master of Pokémon, jak dalej. Natomiast co do tej, to nie jestem pewny, czy było. Następna sprawa, Pokémon Johto. Mamy te piosenki oczywiście nagrane, ale co się stało? Koch Poland kaput! Zbankrutowała firma i piosenki zostały nagrane, to jest pewne. W sieci zaczęły się pojawiać nawet fragmenty tych piosenek, a nawet całe piosenki. Jednak do tej pory nie wiem, czy ktoś ma możliwość znalezienia piosenek. Pokémon Karaoke, na przykładowe tytuły to Pokémon Johto, Pikachu Przybądź Tu, Ty, Ja i Pokémon. Jenny o Jenny, Joy o Joy, to nie wiem, jakie to tytuły, dwie podobają mi się chyba. Piosenka Jigglypuffa. Każdy dzień, każdą noc. Jeszcze nie wiem. Ja aktualnie poszukuję tej płyty jak najbardziej ze wszystkich sił się starałem, ale mi nie wyszło. Dlatego założyłem konto jako Hazu, potem Hikomikos. Dobra. Jeśli wiecie coś na ten temat tej trzeciej płyty, jak nie wiem, jak ona się mogła nazywać. Totali Pokémon była po angielsku. Pokémon Johto może się nazywać, albo Podróże Johto, nie wiadomo, ponieważ nie została wydana. Istnieje prawdopodobieństwo, właściwie to nie istnieje, ponieważ był konkurs Mirinda nie przegap najlepszego z nakrętkami. Tam trzeba było zrobić konkurs, narysować Pokémona i tam chyba wysłać pracę. I tam osoba wygrało, było do grę 100 tych zaproszeń na film. A jaki? Na Pokémon film trzeci, Zaklęcie Anon. No i rzecz jasna, to dzięki NID się dowiedziałem, że tak naprawdę było tam fajnie i tak dalej. Co ja gadam?
Podziękowanie dla Nid za informację o tym, że właśnie na tym spotkaniu, czy jak to nazwać, tym wyłonieniu zwycięzców konkursu, na tej prezentacji tego filmu, były puszczane właśnie piosenki z tej płyty. Pełne wersje piosenek. Tylko że cofnijcie się 10 lat wstecz, bądźcie małymi dziećmi i zapamiętajcie coś z tego. Trudno. Nie wiem, co się stało z tymi płytami, że nawet tak nie trafiły, że akurat teraz ich nie ma, bo może wcześniej by to były, ale nawet w śladowych ilościach musiały być gdzieś nagrane, nawet jako kopia, czy test, czy coś. Nie jestem pewien do tego, czy wykonawcy tych piosenek mają jakąś tam, nie wiem, projektową wersję, czy coś. Chociaż to jest mało prawdopodobne. Skoro nawet nie wiadomo, kto śpiewa jakie piosenki, to już jest w ogóle hipertrudne zadanie. Ja osobiście będę próbował się skontaktować z gwiazdami, wykonawcami, chociaż to jest strasznie trudne. I wielkie podziękowanie dla osób, które starają się mi pomóc w tym i chociaż nawet odpiszą wiadomość. Ja rozumiem, że wszyscy są zabiegani, koncerty, te sprawy, nagrania płyt albo dubbing, ale wielkie podziękowanie dla wszystkich osób, którzy chociaż w małym stopniu dzielą się informacjami i... No, taka wielka zagadka, Pokémon. Jak patrzyłem na tej płycie DVD, to tak się... taka mała nadzieja była właśnie, że akurat tutaj będą właśnie te piosenki polskie, ale nie było. Warner Bros. Tłumaczył swoją wersję wszystkich filmów. Spójrzcie na to. Pierwszy film, no to wiadomo, pierw była płyta, potem był film. No to taki sam tekst piosenki jest, jedynie kilka słów się różni. Druga piosenka to była ta Wokół nas, Pokémonów świat. To nie wiadomo, kto to śpiewał. Jak ktoś wie, no to niech napisze komentarz. To była w drugim filmie. Zmieniono w ogóle wersję piosenki i tekst cały. To było śmiało, patrz, Pokémonów to świat. Tam akurat wiem, kto śpiewał. Było w napisach końcowych. Trzecia wersja piosenki, no to była Pokémon Johto. Zawsze chcieliś wielkim mistrzem zostać i tak dalej. Mamy nowy świat dla siebie, nowe drzwi otworzą się. Oto tam było w filmie, to było coś takiego... Tu odnajdziesz się na nowo, poznasz nowych przygód smak. To zupełnie inne osoby tłumaczyły teksty tych piosenek. A ja się tak rozgadałem, a miałem wam powiedzieć o płytach w Polsce. W sumie mówię wam o płycie w Polsce, która miała być, a jej nie było. Co do wersji tej drugiego openingu, pełna wersja istnieje. Została rozpuszczona w pewnym odcinku, gdzie Ash walczył bodajże Charizardem przeciwko jakiemuś trenerowi z Poliwagiem, wyższą formą. I tam była puszczona. I tam jest właśnie cały fragment. Zapraszam do komentowania i oceniania. Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmie, kliknijcie w subskrybuj. Zapraszam na Facebook.com/komikos. To tyle, na razie.